słyszycie ten dźwięk, w koszyku jest moneta. Była głęboko i to piąteczka. No jest w końcu coś konkretniejszego. Konkretniejszego miałam na myśli piąteczka. Kochani, na kanale Odkrywca Historii. Witam Was serdecznie. Dzisiejsza podróż to podróż nad Jezioro Suskie. Dostaliśmy informację, że nad jeziorem zniknęły pomosty. Zostały rozebrane i chcemy sprawdzić, czy pod tymi pomostami coś się znajduje. A dodatkowo na tej plaży nie tak dawno odbył się susz triatlon, gdzie przemieściło się setki ludzi. Zobaczymy, co tam zostało dla nas, co uda się znaleźć wykrywaczami metali. Witajcie kochani, teraz Was zaprowadziłam do mojego pokoju i rodzice jadą na poszukiwania, a ja będę sobie tu wszystkimi robić i ja będę sobie rysować, a rodzice będą sobie szukać. Jak skończę pracę, to Wam się pochwalę. Pomosty, które stały na tej plaży, były po mojej prawej i lewej stronie, a podest, na którym stoi Ewelinka, służył zawodnikom do startu. A właśnie na tym piasku, przez ten piasek przewinęło się setka ludzi. Moim zadaniem na dzisiejszych poszukiwaniach będzie przebranie się, uzbrojenie w wykrywacz metali, wejście do wody i poszukiwania w miejscach, gdzie stały te pomosty. Spodziewam się tam głównie znajdek po osobach, które po tym pomoście chodziły, siedziały, no i coś im się posypało z kieszeni, ewentualnie zerwało i wleciało do wody. Na to liczę. A ja będę poszukiwać sobie tutaj na suchym lądzie, w piaseczku i spodziewam się, że znajdę coś, co pozostawili bądź pogubili uczestnicy triatlonu bądź plażowicze. Biorę się za osprzętowanie siebie, ubieram swoją torbę i oczywiście moimi oczami patrzę wszędzie, jak to ja, i zobaczcie, co znalazłam na oko. Spójrzcie, tu jest jedna monetka, a tutaj jeszcze nieodkryta druga. Pewnie zostały wypłukane przez wodę, bo jesteśmy na takim dołeczku, także zapowiadają się super poszukiwania. Zaraz zobaczymy, odkryjemy te monetki. To jest 50 groszy i złotówka. Mam propointer. Za chwilę pójdę po wykrywacz. Najpierw sobie tutaj zbadam, czy jeszcze coś jest. No i niestety jest tylko złoty 50, lecę po wykrywacz i śmigam. Słyszycie ten dźwięk? W koszyku jest moneta. Była głęboko i to piąteczka, ale piąteczka z PRL-u. Z którego roku? Nie widzę. Zobaczcie sami. Takiej monety to jeszcze się nie spodziewałam. Jeszcze nawet sama nie wiem, co to jest. Spójrzcie. Duża moneta. Jakaś stara. Z orzełkiem, więc jest to nasza moneta. 20 zł.
PRL. Kurczę, aż takie niewiarygodne, bo tutaj na tej plaży to śmigaliśmy kiedyś nie raz i inni też. 1976 rok. No i jeszcze taka moneta. Dosyć głęboko było, zobaczcie. Bardzo głęboko. I to niedaleko tego dołka, w którym... No na wierzchu leżały te monetki. Szukałam dookoła i... O, proszę. Mamy dwie dychy. I kolejny mój sygnał, kolejne kopnięcie. Zdążyłam tylko podkopać i jest monetka. Nie wiem, coś dzisiaj się uwzięły na mnie te PRL-e. Dwa ziko z PRL-u. Kopię i kopię, praktycznie ciągle w jednym miejscu. Mam bardzo dużo sygnałów i są dla mnie bardzo ciekawe. A zresztą ja kopię każdy sygnał, nawet czy zrywki, czy kapselki. Zbieram wszystko. No i miałam dosyć taki głęboki sygnał. Trochę się umęczyłam, bo tutaj z brzega ta ziemia jest taka bardzo gliniasta. No ale udało się i mam 2 złote. Jak każda moneta, którą znajduję, pewnie czeka na mnie. Udało się znaleźć żeton z Mistrzostw Polski w poszukiwaniach plażowych, które odbyły się tutaj w tym miejscu w 2022 roku. Nieźle. Fajnie, że sygnału dużo, ale niestety kolejne 2 złote z PRL-u. Już zaczyna się robić śmiesznie. Tak sypie dzisiaj tym PRL-em. 2 ziko. Współczesne, obiegowe. No jest w końcu coś konkretniejszego. Konkretniejszego miałam na myśli piąteczka. A nie PRL. Dzisiejsze poszukiwania na tej plaży są aż niemożliwe. Ja wiem. Słyszałem te twoje okrzyki radości. A dla mnie niemożliwe, bo mam monetę, zagadkę, obrośnięta cała w narośl, gruba. Ciekawe co to. Ta plaża, na której prowadzimy poszukiwania, też funkcjonowała przed 1945 rokiem, ponieważ była to dawna pruska plaża wojskowa. O, brakowało mi to Wrocławia. I dodatkowo kirasjerów, także tutaj żołnierze na konikach przyjeżdżali się chlupać. Myślisz, że to taka stara moneta? No nie wiem, wiesz, no jest jakaś tam zagadka, natomiast sama widzisz, wcześniej chodziliśmy, monet PRL-owskich nie było, a teraz jest wysyp monet PRL-owskich i jeszcze na dodatek sporo współczesnych. No to gdzie tu jakaś logika i sens pewnego rozumowania? Ale piasek wypukał tutaj woda wypukała piasek jedną, drugą warstwę, no i się zaczyna. I się znajduje. Eldorado. Obczyścimy i zobaczymy już. Na kubkę. Stoję teraz, a bardziej kucam, w miejscu, gdzie był pomost i były barierki. Jak ludzie przerzucali swoje ubrania, to sypały im się monety. No i nie jestem gołosłowny, już wam pokazuję 3 pierwsze sygnały i 3 monety na suchym lądzie, na wysokości pomostów. Centralnie pod pomostem złotówka. Pogoda nam się psuje, troszkę popadało, ale na razie jest spokój. No i znalazłam złotóweczkę i kolejnego piątaczka. Widać, że nie są to świeżo zgubione monety, bo już trochę, nie wiem jak to nazwać, trochę poleżały, ale są, cieszą. Ciekawy dzisiaj dzień na tej plaży, bo jest to plaża znana wszystkim. No i sporo też poszukiwaczy tutaj przychodzi, ale nie wiem co to się wydarzyło. Może przestali przyjeżdżać?
że te monety nam tutaj wychodzą. No i też jest dużo perełków, jak zauważyliście. No ale działam dalej. Moneta znaleziona pół wykrywaczem, pół na oko. Był sygnał, patrzę, leży coś na wierzchu, podmyte przy skarbce. Za chwilę wam pokażę z bliska, w jakich okolicznościach sobie zalega ta moneta. Jest dokładnie tutaj, na tej podmytej skarbce. Zobaczcie, dwójka leżała sobie kupę lat i czekała na mnie. Czyli pomosty robią robotę. Także pod pomostami było wszystko. Tam się nie mogliśmy dostać wcześniej, a teraz to wyciągamy. Moneta za monetą. Tuż obok tej piątki jest kolejna moneta. Jest złotówka. Natomiast tutaj w obrębie miejsca, gdzie jestem, jest masę sygnałów. Także te miejsce na pewno mnie przytrzyma tutaj dłużej. Zobaczymy, co uda się jeszcze wyciągnąć. Z tego miejsca. Co tutaj się dzieje? Co w tym miejscu wychodzi? Jaka ilość monet? Trafiają się ozdoby. To jest aż niemożliwe. Pomysł z pomostem był idealny. A bardziej pomysł szukania w miejscu, gdzie nie ma tych pomostów. Udało się też wykopać kolejną dwójkę. Są 10-20 groszówki, 5 groszówki. Jest trochę różnego miszmaszu. Jest też ozdoba. Także szukamy dalej, bo miejsce to prawdziwe Eldorado na plaży w Suszu. Chwilkę popadało i wyszło słoneczko. Idę zobaczyć, co tam Krzysiek kopie, bo kopie i kopie w tym jednym miejscu. Widzę, górka się zrobiła z błota. Idę. A co ty tutaj zamki z piasku robisz? To jest sygnał na sygnale, wiesz? I wyciągam na brzeg i sprawdzam. O! Te właściwe. Coś tutaj jest, zaraz zobaczymy. Gdzieś tutaj. Jest tutaj. Ostrożnie to robię, bo tu szkieł też jest dużo. Gdzieś tu jest na ten. O. I co masz? O. Co tutaj wychodzi, to jest jakaś masakra. To jest kolejna moneta i na kubkę. Także kubka rośnie cały czas. No właśnie, widzę. Także zapraszam Cię tutaj do mnie, ta strefa nabrzeżna może należeć do Ciebie. Ale nie tylko kubka tutaj monet i drobiazgów, ale widzę, że jakąś tamę tutaj robisz, no, tego błota. Taką technikę mam, potem to już sprzątnę. Muszę to wyrzucać, no bo jest sygnał na sygnale, jak podkopuję, to wyrzucam i sprawdzam, czy są te właściwe, nie? No jaki ty mądry. Kolejny sygnał to dwa złote złachane i obrączka. A co tam u Ewelinki? 20 groszy PRL. Królowa PRL-u. I następna porcja monet trafia na kubkę. Tutaj, gdzie mamy swoje składowisko. Rozładował mi się wykrywacz. Siłą rzeczy musimy zakończyć na dzisiaj te poszukiwania. Ale zanim zakończymy film, zaprosimy Was do prezentacji tego, co znaleźliśmy. Musicie to zobaczyć, musicie się sami przekonać, co tutaj się działo, co tutaj było, co my znaleźliśmy. Czy jesteście gotowi? Usiądźcie wygodnie, a my zaczynamy liczenie monet. Ilość znalezionych monet jest imponująca. 53 monety. 53 monety obiegowe i perelowskie. A wartość tych monet? 33 zł. 33 zł, niecałe
dwie godzinki. Już Wam prezentujemy, jak to wygląda. A więc tak, dwie monety pięciozłotowe, jedna, druga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem monet dwuzłotowych. Są takie w ładnych stanach, ale są też takie liche, które dopiero wyszły z wody. I te, które były w piasku oczywiście. Raz, dwa, trzy, cztery złotóweczki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięćdziesięciogroszówek. Najwięcej jest, bo cała seria 20-groszówek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Dziesięciogroszówki. No i oczywiście grosiaczki. A tutaj cały szereg, a jeszcze też tu pięciogroszówki. A tutaj cały szereg monet perelowskich, których jest 2, 4, 6, 8, 10 sztuk. No i ten żeton, o którym tutaj wcześniej wspominałem. I moneta zagadka gruba, nie wiadomo co, to się okaże. Nie wspomnę o śmieciach, bo też plaże sprzątamy, jak wiecie. Można podsumować całość perfekcyjnie. Udany wypad z wykrywaczem metali na plaży nad jezioro Suskie. Czas zakończyć nasz dzisiejszy film, nasze dzisiejsze poszukiwania. Wydaje mi się, że na pewno tu wrócimy. Wydaje mi się, że ja tu już będę jutro lub pojutrze kontynuował poszukiwania i mam nadzieję, że zrobimy też Wam z tego kolejny film, bo zostawiliśmy bogactwo w tej wodzie, bo sygnałów tu jest multum i trzeba je skrupulatnie wybierać spośród tego bałaganu sygnałowego różnej maści, bo są kapsle, zrywki, są monety i liczę na to, że coś ciekawszego też będzie. Także na pewno wrócimy tu i nagramy Wam jeszcze jeden materiał z tego miejsca. Z plaży miejskiej w Suszu. Nad jeziorem jakim? Suskim. Suskim. Już skończyłam mój rysunek. Oto tak wygląda. A opowiesz coś o nim? To jest taki rysunek wilka, ma błyskotek. Powiem Wam... Chodźcie za mną. Chodźcie, Wam pokażę. Patrzcie, to jest takie ognisko. Tu są kiki i kamyki małe, żeby tak zrobić ognisko. Tu jest drewno do ogniska. Tu są miski z jedzeniem. Tu jest taki trawnik, żeby sobie coś tam porobili. Tu jest taki płot, żeby nikt nie wyszedł. Tu jest taka miejscowość, żeby wyjść. Taka jak brama ludzka, ale to jest wilcze, że przychodzą. Tu jest jaskinia ich. A tu jest ich takie coś, żeby się przytrzymywać i złapać równowagę na tym. Tu się łapią zębami. Pięknie, pięknie namalowałaś. Tu jest takie drzewko i sobie drapią, nie? Tu jest taka góra, na którym jest taki wilk mały, wilczek mały i patrzy sobie na księżyc. A kim ty chcesz zostać w przyszłości? No akurat psem. Psem? To się ma fajne ten życie. To się ma fajne życie? A twoje? No moje też. Bo ja mam szczęście, bo mogę się tak drapać normalnie, ale pies nie, pies ma utrudnienie. Bye bye, to do następnego odcinka, pa! Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.